No się damian z tej strony i opowiem wam historię. Jakiś czas temu słyszałem o jednym z topowych y, trójboistów, który miał jakieś problemy zdrowotne zdaje się z kolanami. Niestety nie przypomnę sobie teraz jego imienia i nazwiska. Ale akcja wyglądała tak, że przez większość sezonu przygotowywał się ćwiczeniami unilateralnymi, unilater takimi jak bułgary y, i robił efekty. Mimo, że siad robił rzadziej, robił tak dla zachowania wzorca i... Y, Przyciskał, że tak powiem, zwiększał intensywność na siadach dopiero pod koniec cyklu treningowego. No to zawsze z roku na rok udawało mu się co nieco dołożyć. To była dosyć nietypowa taktyka, ale zadziałała. To mnie trochę zainspirowało do dzisiejszego tematu. Który poruszę w drugiej części tego odcinka, a ten powstał, ponieważ w ankietach, jakie zamieściłem na Instagramie i na Facebooku, kalistenika wygrała z higieną. Nie wiem, czy to do końca dobrze, ale lecimy z tematem. Mamy sytuację, jaką mamy. Nagle zaczęło się pośród niektórych nerwowe gromadzenie sprzętu treningowego. Na grupach na Facebooku zdjęcia sylwetek czy pytania o technikę zastąpiły posty o swoich domowych siłowniach i treningach w domu. Mało kto już teraz pyta o fizjo, bo obecnie raczej do niego nie pójdzie. E, niewiele też osób pyta o dietę. Wiadomo, większość z nas będzie wpierdalać makaron. No to oczywiście taki suchy żart. W każdym razie wielu z nas jest teraz skazanych na trening w domu, ewentualnie gdzieś tam u siebie w ogródku. Mało kto ma sprzęt taki w miarę profesjonalny, i sporo naszej aktywności będzie się opierać o ćwiczenia z własną masą ciała. Może się też mylę, ale. Jak już większość z nas jest w takiej, a nie innej sytuacji, siedzimy na chacie, to, to jakoś nie widzę aż tyle złośliwości w komentarzach, nie, jak zwykle. Mimo, że tych postów i aktywność na Facebookach się zrobiła większa. Mam jednak wrażenie, że wszystko wróci do normy, jak tylko się przyzwyczajmy do kwarantanny, albo jak ona się skończy. E... Jako, że wielu z nas skazanych jest na kalistenikę, to będzie ona teraz zyskiwać na popularności. Jeśli nie jako osobna dyscyplina, to jako narzędzie. W końcu w planach pod trójbój czy kulturystykę ćwiczenia z własną masą ciała mają swoje miejsce i mogą świetnie się przyczynić do rozwoju siły i masy mięśniowej. I tak jak wcześniej, e, wcześniej no jakiś czas temu e, Kalistenika była jednym z nurtów, prawda? Niektórzy się trochę podśmiewywali z fanatyków kalisteniki, a oni się podśmiewywali z innych, z sylwetkowców, strójboistów z itd. Teraz tego nie widzę. Jeżeli widzicie to inaczej, to zapraszam do komentarzy. I teraz tak, pozostaje jedna kwestia. Jak zrobić nogi? I tu wracamy do opowieści na początku odcinka. Mamy do czynienia z zaawansowanym zawodnikiem. Z gościem, który naprawdę e, robił fantastyczne wyniki siłowe. E, no i. Trenował unilateralnie, wykonywał trochę lżejsze ćwiczenia niż te takie globalne ciężkie siady, a mimo to progresował. Więc tutaj jest klucz. Po pierwsze, można wykorzystać okres, kiedy ćwiczymy w domu, kiedy nie mamy na podorędziu skład raka ani, ani jakiejś powierzchni, która zabezpieczy podłogę, w razie czego jakby nam ta sztanga walnęła o ziemię. Nie ma za bardzo jak robić martwych ciągów ciężkich również, więc myślę, że warto zainteresować się ćwiczeniami unilateralnymi i jeżeli załóżmy nie jesteście w nich wprawieni, najpierw nauczyć się ich je robić. Wiele z nich jest wykorzystywanych na przykład w trójboju do naprawiania słabych ogniw, do pracy właśnie nad, nad pewnymi aspektami, które u nas kuleją. Przykładowo takie hip hiptrasty, robione jedno nóż nie tylko pomagają nam rozbudować tą tylnią taśmę, pośladki, itd. Nie tylko potrafią wzmocnić te mięśnie, ale też. Co nieco pomagają w antyrotacji, no bo już jest praca jednostronna, już jest to. Środek ciężkości jest trochę przesunięty, prawda w jedną stronę i łatwiej jest wyczuć, wyczuć, łatwiej jest wzmocnić w tym wypadku kor, pozycję miednicy, i tak dalej, i tak dalej. Jakimi ćwiczeniami warto się zainteresować? No to mamy tak, siady bułgarskie, wszelkiego rodzaju wykroki, zakroki, wykroki boczne, y, split squat, front foot elevated, y, jaskółki, tutaj już akurat przechodzimy do tylnej taśmy, glute bridge i thrust, y, hip thrusty, jednonóż, też jest bardzo fajne ćwiczenie, y, tak jak już mówiłem. No i zobaczcie, każde to ćwiczenie jest, no, sprawia, że we, we wszystkich płaszczyznach praktycznie mamy asymetryczną postawę i musimy pracować tak, aby miednica i ogólnie kręgosłup był w neutralnej pozycji. To wymusza na nas dodatkową pracę właśnie mięśni stabilizujących itd. itd. Także bardzo, bardzo fajne ćwiczenia. Przechodząc do bardziej mm, zaawansowanych, no to mamy pistol skłaty, siady kolarskie jedno nóż, yy, no i ewentualnie obu nóż, Nordic Curl, które jest fenomenalnym ćwiczeniem na dwójki, ale mało kto potrafi je wykonać. No w domu będzie ciężko, ale wystarczy, że jakiś tam zwinięty koc pod yy, pod stopy sobie podłożycie, poprosicie kogoś, żeby Was przytrzymał wystarczająco Ciężkiego, żeby, żeby nie wywalił się na was. No i jazda. Co mamy jeszcze? Można robić łydki. Łydki są często zaniedbywane, a teraz, teraz mamy możliwość je bardziej przycisnąć, popracować z nimi. Na przykład robiąc zwykłe wspięcia, ale jedno nóż wystarczy podłożyć sobie jakieś podwyższenie, może macie step, może, można to robić na schodach na jakimś murku obok domu i tak dalej. No, opcji jest dużo, ale trening nóg, nawet unilateralny, w większości wypadków może wymagać dodatkowego obciążenia. No i tutaj dla kogoś, kto nie ma w domu ani hantli, ani sztangi, albo te hantle ma jakieś takie mega lekkie, to można się zastanowić nad zrobieniem sobie takiego obciążenia i to jest bardzo, bardzo proste. Zaczynając od najprostszych pięciolitrowych butli z wodą, do których wszyscy mamy dostęp. Mało tego. Rzeczy, które codziennie zabieramy ze sobą na siłownię są też przydatne, rzeczy, których normalnie do ćwiczeń nie wykorzystujemy, na przykład torba treningowa. Taka torba zazwyczaj jest bardzo duża i dużo dodatkowego obciążenia się zmieści w środku. Tak? Można spokojnie wykorzystać ją jako coś w stylu worka bułgarskiego i robić z tym wykroki na przykład. Albo jakieś swingi jeżeli jest wystarczająco mocne, jeżeli macie na tyle miejsca w domu i nie boicie się czegoś rozwalić. Z plecakiem podobnie też może zmienić się w coś na kształt wielkiego przerośniętego ketla. I o ile same butelki z wodą są spoko, no to maksymalnie może ważyć taka 5 kg. Chyba że macie te takie większe, które się zakłada na. No, które się montuje do dystrybutorów, ale to jest olbrzymie, nieporęczne. Dlatego można też wykorzystać poza wodą inny rodzaj obciążenia, chociażby kawałki gruzu, kamieni, cokolwiek. Oczywiście, wiadomo, jeżeli robicie trening w domu, no to należy y, uważać z takimi rzeczami, ponieważ to się kruszy, brudzi, może uszkodzić Wam torbę itd. Hmm. Wyjątkowo fajną sytuację mają ludzie, którzy mają jakiś kawałek podwórka albo, albo swój własny ogródek czy tam jakąś inną przestrzeń wokół domu, na której można trenować i wtedy nawet nie potrzebujecie specjalnego sprzętu, nie potrzebujecie sztangi jakiejś wyjątkowej czy cokolwiek, bo zawsze można się zaopatrzyć w worki z ziemią bądź z piachem, zwykły mocny worek na piasek. I to jest świetna sprawa, bo można go na przykład wykorzystać do takiego treningu, jak mają strongmeni i używać zamiast kul. Worki są też bezpieczniejsze od kul, tańsze i łatwiejsze do przygotowania. Kule dla strongmana są konieczne, no bo takie są na zawodach, ale jeżeli chcecie po prostu popracować nad własną tężyzną fizyczną i masą mięśniową, to taki worek moim zdaniem będzie jeszcze lepszy ponieważ jak w razie czego spadnie nam na stopę, no to nie uczyni aż takich y, uszkodzeń jak wielka betonowa kula jeszcze z jakimś żelastwem w środku, nie? są zdecydowanie bardziej bezpieczne, ale za to mogą pęknąć, więc też uważamy, zawsze sobie coś warto podłożyć, na co te worki się zrzuca. Worek jest jeszcze o tyle fajny, że można progresować. Po prostu zważysz sobie worek, ma taki przykładowo 50 kg, no i z tygodnia na tydzień można sobie dosypywać parę kilo piasku. Można korzystać z mniejszych worków, które będą nam robić za coś w rodzaju bardzo prymitywnych ketli, albo je przywiązać na przykład do jakiejś rury, tworząc w ten sposób sztangę, i można już robić przysiady ze sztangą. Także opcji jest wiele. Jeżeli tylko macie takie worki i trochę terenu wokół domu, no to jesteście na wygranej pozycji. Ja niestety mieszkam w mieszkaniu, więc takiej opcji raczej nie mam. Na koniec dodam jeszcze, żeby nie panikować. Nie ma sensu moim zdaniem wykupować jakiegoś mega drogiego sprzętu do domu, ponieważ nie wiemy jak jeszcze długo. Potrwa ta cała kwarantanna, i nawet jeżeli by potrwała parę miesięcy, to nie sądzę, żeby ten jakiś droższy sprzęt Wam się y, dzięki temu zwrócił. Dlatego póki co warto jest testować nowe ćwiczenia. Naprawiać słabe ogniwa, korzystać z rzeczy, które macie, albo z rzeczy, które są dużo tańsze niż standardowy sprzęt, i jestem pewien, że w ten sposób nie tylko jesteście w stanie e, utrzymać formę, ale również rozwinąć się pod innymi płaszczyznami. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie jakiś komentarz, dopiszcie swoje sposoby na treningi w domu i do usłyszenia niedługo bo mam jeszcze drugi materiał, który niebawem będę zamieszczał, zachęcam do kontaktu, jeżeli nie chce się wam pisać w komentarzach, zawsze możecie napisać na maila na priv, na facebooku również to tyle, nara